Mistrzostwa Świata we fryzjerstwie w Paryżu. Witamy Panią bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. No i przede wszystkim gratulujemy. Dziękuję. Mówiąc uczciwie, przepraszam Pani Kasiu, ale ja naprawdę nie wiedziałam, że jest kadra narodowa. Ja też kiedyś nie zdawałam sobie z tego sprawy. A później jak już się dowiedziałam, że coś takiego jest i zaczęłam brać udział w konkursach, to przede wszystkim dążyłam do tego, żeby kiedyś się tam znaleźć. Prestiżowe, bardzo prestiżowe zawody w Paryżu, Mistrzostwa Świata. Niezwykle trudno dostać się do takiej kadry narodowej. Jak to się robi? Tak, jest to naprawdę nieduża grupa. ilość osób i trzeba wykazać się sporymi umiejętnościami właśnie na konkursach. Trzeba zdobywać miejsca na podium i w ten sposób jesteśmy zauważani właśnie dla tej kadry i dzięki temu gdzieś tam dostałam ten szczęśliwy telefon. Rozumiem. Rozmawialiśmy kiedyś, jeszcze rozmawialiśmy, bo Wiesław też był wtedy, o tym, ile to było miesięcy temu? Już z rok? Niecały rok, że po tym, jak otrzymała Pani trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, więc to było już ogromny, ogromny sukces. Tak. Czy spodziewała się Pani nominacji do kadry narodowej? Jeszcze nie, bo cały czas uważałam, że jeszcze mi czegoś brakuje, że jeszcze muszę być lepsza, że w przyszłym roku wystartuję, już wiem w jaki sposób, co mam poprawić i zdobędę pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski i wtedy na pewno już mnie zauważą. A oni już tam swoje wiedzieli. A co daje bycie w kadrze narodowej Polski? Bycie w kadrze narodowej daje nam to, że spotykamy się z mistrzami świata. Nie z jednym mistrzem, tylko jest tam kilkoro mistrzów świata i możemy ich podpatrywać i oni dają nam te fajne wskazówki, które przydają nam się później na konkursach, których sama gdzieś tam podpatrując nie byłam w stanie wyłapać, chociaż patrzyłam się na to godzinami i próbowałam sama dojść do tego, jak to jest zrobione. Czyli jeśli Pani dochodziła do tego sama, to znaczy, że ma Pani tę iskrę Bożą, skoro doszła Pani tak wysoko, trzecie miejsce, znakomite trzecie miejsce, a na pierwszym i drugim właśnie były osoby z kadry narodowej, więc... Na pierwszym były osoby z kadry, a na drugim miejscu była dziewczyna, która różniła się ze mną tylko jednym punktem. Rozumiem. Czyli coś musieli w Pani rękach, w Pani oczach, w całej Pani postawie zobaczyć takiego. Aha, świetnie się zaprezentuje w Paryżu. Tak. Moje prace są przede wszystkim zauważane w ten sposób, że mówią, że one są czyste. A że co ja to znaczy? Pracuję czysto. To znaczy, że żaden włosek nie odstaje. Aha. Dla mnie musi być wszystko pod igłę. Ja zwykle mam problemy z zmieszczeniem się w czasie. Robię wszystko tak do ostatniej sekundy. Nigdy nie jest tak, że mam jeszcze, nie wiem, 5 minut, odpuszczam i patrzę się na swoją pracę, tylko każdą jedną sekundę wykorzystuję, żeby po prostu wszystko było pod igłę. Uśmiecham się, bo ja często codziennie jestem inaczej rozczochrana, tak? Mam kręcone włosy i trudno mówić o jakiejś fryzurze spod igłę. A właśnie, ale tak a propos, można takie kręcone włosy też ułożyć pod igłę, czy to nie jest możliwe? Nie jest możliwe. I dobrze, że tak jest. Mistrzostwa Polski w kwietniu. Najpierw, jeszcze przed Mistrzostwami Świata, te w Paryżu we wrześniu. Też rozumiem, że będzie Pani startować, tak? Oczywiście, będziemy startować razem z całą swoją drużyną. Moja drużyna to są 3 dziewczyny i będziemy się zajmować strzyżeniami przede wszystkim. Oprócz tego jeszcze będzie stylizacja taka awangardowa, ale my jesteśmy właśnie przydzielone do sekcji strzyżeń. Sekcja strzyżeń, czyli tych sekcji jest więcej. Jak to wygląda? Tak, są różne. Są ślubne, są strzyżenia męskie, klasyczne, są awangardowe. Aha. Także bardzo dużo różnych konkurencji. Awangardowa. Mi Pani pasuje do strzyżenia awangardowych. Tak. Dobrze się Pani chyba czuje. Dobrze Państwo się tego czuję. Nie widzą, natomiast Pani Katarzyna ma włosy, teraz tak, widzę kolory niebieski, fioletowy, różowy, zielony. Oczywiście wszystkie odcienie możliwe. Tak, myślę, że jeszcze ze 3 kolory inne by się tutaj pomiędzy znalazły i jak mówię właśnie swoim klientom, że dostałam się właśnie do kadry polskiej, że będę na tych Mistrzostwach Świata i że będę strzygła awangardowe strzyżenie, to wszyscy mówią, no nie spodziewaliśmy się nic innego po tobie. Właśnie, czy to jest tylko strzyżenie, czy na przykład też barwi Pani włosy na konkretne kolory, tak? Tak, tam będzie taka właśnie też koloryzacja awangardowa, to będzie kolorowe, będzie przyciągające oko, naprawdę warto sobie też zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Na pewno będą jakieś transmisje z tego dnia, jest na co popatrzeć. Awangardowa fryzura, to znaczy jaka?
awangardowa no, szalona fryzura. Na pewno, bardzo moje pierwsze skojarzenie. Bardzo szalona. Na pewno jest to taka fryzura, której się nie nosi na co dzień. Stąd potrzebne są jednak główki, a nie robi się tego na żywych modelach. Główki treningowe. Za moment będziemy mówić o tych główkach treningowych, bo ja wyobrażam sobie, że pani musiałaby mieć takie pole tych główek tak. treningowych. Już najlepiej by rosły gdzieś tam pod domem. No i kto by pomyślał, że rodzice panią zmusili do tego, żeby pójść do szkoły fryzjerstwa właśnie, tak? To było? Tak było. Zmusili mnie do pójścia do szkoły, ale oczywiście teraz jestem im bardzo za to wdzięczna. Na początku wydawało mi się, że to nie jest dla mnie, ale fryzjerstwo na przestrzeni tych kilkunastu lat bardzo się rozwinęło i właśnie poszłam bardziej w tą stronę taką kreatywną, nowoczesną. Mhm. Więcej o przygotowaniach do mistrzostw, ale także spytam o to, jak sobie poradzić z włosami wysuszonymi, zniszczonymi po zimie za moment. Greta Van Fleet przed momentem w Radio Pole. 17 minut zostało do godziny 10, a my wracamy do rozmowy z Katarzyną Pawłowską, która otrzymała nominację, przypominamy, do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata we fryzjerstwie w Paryżu, a więc będzie reprezentowała Polskę, ale będzie reprezentowała Opole i Opolszczyznę. Tak, będzie pani takim ambasadorem w Europie Opolszczyzny. Bardzo bym chciała tak się czuć, że nasze Opole też ma osoby, które startują na takiej rangi konkursach. Bardzo prestiżowe zawody. No właśnie, ale takie przygotowania to jest niezwykle trudna sprawa, ale też potężne koszty. I przyznam, że znowu nie zdawałam sobie z tego sprawy. Na zrzutka.pl/Kasia pani te wszystkie informacje podaje, a to dlatego, że po prostu potrzebne są pieniądze. No i okazuje się, że na przykład takie treningi z zawodowymi fryzjerami, chociażby z kadry, są bardzo, bardzo drogie. Ale a propos tych główek, mówiła pani o główkach. Mhm. Ile taka główka jedna kosztuje, na której można poćwiczyć? Jedna taka główka kosztuje w granicach 150-170 zł, a tych główek naprawdę, naprawdę trzeba mieć sporo. A nie chciałaby pani założyć jakiegoś takiego pola, gdzie te główki by rosły? Tak, z miłą chęcią. Jak z kapustą, tak? I potem bym je zrywała i ścinała, bo już ścinam od stycznia, przygotowuję tą fryzurę, która ma być... ma pani już fryzurę konkretną na mistrzostwa? Tak, pomysł? Tak. Jest już fryzura, jest już pomysł i piłujemy ją. Mówię piłujemy, bo musimy zrobić 3 identyczne fryzury i to jest kolejny jakby kolejna rzecz, która utrudnia nam start, tak? Dlaczego 3 identyczne? Nie rozumiem. Bo wtedy jest, sędziowie są bardziej w stanie zweryfikować umiejętności, na ile sobie potrafi poradzić, czy rzeczywiście potrafi odtworzyć. Mm-hmm. Aha, rozumiem. I jesteśmy oceniani jako grupa we 3 oraz jesteśmy oceniane indywidualnie, czyli na przykład jedna osoba może zdobyć drugie miejsce, druga może zdobyć 5, a 3 10 i klasyfikacja taka wspólna może dać nam, powiedzmy, nie wiem, 4, 3 miejsce. Aha, czyli to 3 osoby są w takiej polskiej grupie, rozumiem? Tak. Same koszty treningów to jedno. Te w ogóle treningi są mordercze, podobno. Całymi dniami, od rana do wieczora, od samego rana do samego wieczora jest minimalna jakaś przerwa, szybko tylko, żeby coś zjeść, 5 minut poleżeć w ciągu caluśkiego dnia i później dalej jazda z główkami, z zastrzeżeniami, suszeniem. Główka to jedno, czyli taki manekin, właściwie sama głowa manekina do tego włosy. Natomiast do tego jeszcze farby, kosmetyki. Czytam tutaj na stronie internetowej zrzutka. Specjalne maszynki, make-up tej główki. Proszę bardzo. Tak. Ktoś też robi ten make-up? Tak, to musi być zrobiony profesjonalny makijaż. Do tego jeszcze dochodzi strój dla takiej główki. Strój dla główki? Tak. Bo to nie jest sama głowa, tylko ona dostaje korpus. To wygląda naprawdę jakby stała modelka z fryzurą. Wpisowe niestety na mistrzostwa też duża kwota. Bardzo duża. Około 3600 zł niestety. No, to jest $900. $900 nie brzmi tak strasznie, tak jak u nas by to było 900 zł. Niestety dla nas dolary. Do tego jeszcze oczywiście koszty paliwa, dojazdy na miejscu, noclegi, tak jak pani mówiła, jakieś specjalne maszynki do różnego rodzaju strzyżeń. No cały czas zbierane są pieniądze. Jeśli państwo zechcą w jakiś sposób naszą reprezentantkę w kadrze narodowej wesprzeć, to oczywiście jest taka możliwość. zrzutka.pl/Kasia. No właśnie, jeszcze tak na koniec naszej rozmowy, pani Katarzyno, bo obiecałam też naszym słuchaczom, że o tym powiemy.
Jak poradzić sobie z włosami po zimie? Niestety często są wysuszone, połamane, brzydkie. Czy są jakieś takie sposoby? Błyskawiczne najlepiej. Ja bym, z tego względu, że jeszcze trwa zima, bardziej bym zapobiegała temu wszystkiemu, co się wydarzy po zimie. Czyli przede jeszcze nie jest nic straconego. Jeszcze można zadbać o te włosy i możemy pilnować właśnie, żeby chodzić w czapce i żeby chować te wszystkie włosy do czapki, bo wiadomo, my chcemy wyglądać ekstra, no ale niestety suche powietrze, mroźne również uszkadza nasze włosy. A ja byłam przekonana, że to nawet lepiej, że one są takie wolne, Nie. Na dworze, przy takich temperaturach nie. Czyli lepiej w czapce. Tak, i ważne jest też, z czego mamy czapki, z czego mamy szaliki, czy to jest materiał naturalny. Z tego względu, że wszystkie takie poliestrowe materiały, polary, one powodują to, że te włosy nam się elektryzują, bo to jest najczęstszy problem zimą. I wełna na przykład może być, zdecydowanie. Jeśli chodzi o kosmetyki, oczywiście nie reklamujemy konkretnych marek, natomiast w którą stronę iść? Jakieś domowe sposoby może pani ma? Okazuje się, że wszyscy zapominamy, w większości zapominamy o najprostszym sposobie, czyli po prostu, żeby używać odżywki do włosów, bo boimy się, że nam się przetłuszczą włosy, ale tutaj nie możemy o niej zapominać, oprócz tego oleje, nie jedwabie, bo jedwabie to jest coś, czym się tylko nabłyszczy włosy, a przede wszystkim jedwabie, można sobie, olejki, można sobie też olejować takie włosy, na całą noc zostawić i dopiero z samego rana to spłukać. Aha, bo zwykle jest napisane 2-3 minuty, 5 minut chyba maksymalnie, jeśli chodzi o odżywki, żeby zostawić na włosach. Tymczasem pani mówi, że można zostawić nawet na nas. A sposoby takie domowe. Pamiętam, że kiedyś mówiło się o tym, nie wiem, oliwa, cytryna do tego na przykład. Czy to jest dobry sposób? Są sposoby domowe, ale dużo trudniej jest to wypłukać z włosów. Rozumiem. Gorsze są zapachy i wtedy bardzo szybko się jednak odpuszczamy sobie, więc jeżeli są stworzone ekstra kosmetyki, które i pachną i łatwo się zmywają, to lepiej uderzyć najpierw właśnie w te gotowe. A później zafarbować sobie na niebiesko, zielono, czerwono-pomarańczowy kolor. Polecam. Pani Katarzyno, jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. No i trzymamy za panią kciuki. Mam nadzieję, że i zrzutka się uda i wyjazd na mistrzostwa, no i pierwsze miejsce, albo trzecie najgorsze, przywiezie pani z Paryża. Ale na pewno do tej rozmowy będziemy wracać. Katarzyna Pawłowska była naszym i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.